Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk a to jest 189 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 119 wersety od 17 do 24. Czyni dobrze słudze swojemu, aby żył i przestrzegał słów twoich. Otwórz moje oczy, abym ujrzał dziwy twojego prawa. Jestem gościem na ziemi. Nie kryj przede mną twych przykazań. Dusza moja omdlewa z tęsknoty wciąż do wyroków twoich. Zgromiłeś pyszałków, przeklęci co odstępują od twych przykazań. Oddal ode mnie hańbę i pogardę, bo zachowuję twoje napomnienia. Choć możni zasiadają, by zmawiać się przeciw mnie, twój sługa rozmyśla o twoich ustawach. Bo twoje napomnienia są moją rozkoszą, twoje ustawy są mi doradcami. W Księdze Estery, rozdziały od szóstego do ósmego, król Asferus uhonoruje Mardocheusza i skazuje Hamana na śmierć po odkryciu jego planu zagłady Żydów. Nowy dekret króla pozwala Żydom bronić się przed atakami, co prowadzi do ich zwycięstwa nad wrogami. A tej nocy sen odbiegł króla i polecił on, aby przyniesiono księgę pamiątkową kronik i czytano ją przed królem. Tam znaleziono zapisane to, co opowiedział Mardocheusz o Biktanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich z pomiędzy stróżów progu. Którzy usiłowali podnieść rękę na króla Aswerusa. I rzekł król, Co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to Mardocheusza? Odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu usługiwali. Nie uczyniono dla niego zupełnie nic. Na to rzekł król, kto jest na dziedzińcu? A na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego przyszedł Haman powiedzieć królowi, żeby powieszono mardocheusza na drzewie, które przygotował dla niego. A młodzi słudzy króla powiedzieli mu: Oto Haman stoi na dziedzińcu. Król rzekł: Niech wejdzie. I Haman przyszedł, a król rzekł do niego: Co należy uczynić mężowi, którego król chce uczcić? A Haman mówił sam do siebie, kogóż by król chciał uczcić bardziej niż mnie? I powiedział Haman królowi, mężowi, którego król chce uczcić, niech dostarczą szatę królewską, w którą król się ubiera, i konia, na którym jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa. Oddając zaś szatę i konia do rąk jednego spośród najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą męża, którego król chce uczcić, i niech go obwożą na koniu po placu miejskim, i niech wołają przed nim, tak się dzieje z mężem, którego król chce uczcić. I rzekł król do Hamana: szybko, weź szatę i konia, i jak powiedziałeś, tak uczyń żydowi mardocheuszowi, który siedzi w bramie królewskiej. Niczego nie pomiń z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Wziął więc Haman szatę i konia, i ubrał mardocheusza. Obwoził go po placu miejskim i wołał przed nim. Tak się dzieje z mężem, którego król chce uczcić. Potem Mardocheusz powrócił do bramy królewskiej, a Haman pośpieszył do swego domu, smutny z zakrytą głową. I opowiedział Haman żonie swojej Zeresz oraz wszystkim swoim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. I odpowiedzieli mu doradcy jego i żona jego Zeresz: Jeżeli Mardocheusz jest z narodu żydowskiego, a ty zacząłeś przed nim padać, to nie przemożesz go, raczej całkiem przed nim upadniesz. A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, nadeszli eunuchowie, by śpiesznie zaprowadzić Hamana na ucztę, którą przygotowała Estera. Przyszedł więc król z Hamanem, aby ucztować z królową Esterą. I także w drugim dniu podczas picia wina król rzekł do Estery: Jakie jest Twoje życzenie, królowo Estero, a będzie ci spełnione, i jaka twoja prośba? Choćby to była połowa królestwa, stanie się. W odpowiedzi rzekła królowa Estera: Królu, jeśli darzysz mnie życzliwością i jeśli król uzna za słuszne, to niech będzie darowane mi życie: oto moje życzenie. I lud mój, oto moja prośba. Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wytracić, wymordować i zniszczyć. Gdyby nas sprzedano tylko jako niewolników i niewolnice, milczałabym a tak nigdy nie wynagrodzi ciemiężyciel szkody królowi. Na to odpowiedział król Asferus i rzekł królowej Esterze, Któż jest ten, który zawziął się w sercu swoim, aby to uczynić i gdzie on jest? I odpowiedziała Estera, Tym przeciwnikiem i wrogiem jest Haman, ten niegodziwiec. Zatrwożył się Haman wobec króla i królowej. Król zaś w gniewie swoim wstał od picia wina i poszedł do pałacowego ogrodu. Haman zaś stanął przed królową Esterą, aby prosić o życie swoje, ponieważ dostrzegł, że król postanowił jego zgubę. Potem król wrócił z pałacowego ogrodu do domu, gdzie pito wino. Haman zaś przypadł do łoża, na którym spoczywała Estera. A na to król rzekł: Czy jeszcze chcesz zgwałcić królową w mojej obecności, w moim domu? Słowo wyszło z ust króla, a twarz Hamana zakryto. I rzekł Harbona, jeden z eunuchów, którzy pełnili służbę przy królu: Oto drzewo, które postawił Haman dla Mardocheusza, co radził dobrze królowi. Stoi przed domem Hamana wysokie na pięćdziesiąt łokci. I rzekł król: powieście go na nim. I powieszono Hamana na drzewie, które przygotował Mardocheuszowi, a uspokoił się gniew króla. Tego dnia król Asferus podarował królowej Esterze dom Hamana, wroga Żydów. Mardocheusz zaś dostał się przed oblicze króla, ponieważ Estera opowiedziała, kim on był dla niej. Wtedy król zdjął swój sygnet, który odebrał Hamanowi i dał go Mardocheuszowi. Estera zaś ustanowiła Mardocheusza zarządcą domu Hamana. I znowu Estera przemówiła do króla, i padła mu do nóg, i płakała, i błagała go o łaskę aby zniweczył przewrotność Hamana Agagity i jego zamiar skierowany przeciwko Żydom. A król wyciągnął do Estery złote berło. Wówczas Estera podniosła się i stanęła przed królem i rzekła Jeśli król uzna to za słuszne, jeśli darzy mnie życzliwością i jeśli królowi to odpowiada, a ja jestem miła w jego oczach, niech zostanie zapisane odwołanie listów dzieła Hamana, syna Hammedaty, który napisał, aby wytracić Żydów mieszkających we wszystkich państwach króla. Bo jakże mogłabym patrzeć na zło, które spadnie na lud mój i jak mogłabym patrzeć na zgubę mojego narodu? Wtedy król Asferus rzekł do królowej Estery i do Żyda Mardocheusza. Oto dałem Esterze dom Hamana, a jego powiesili na drzewie, ponieważ podniósł rękę na Żydów. Wy zaś, jeśli to będzie dobre w oczach waszych, Napiszcie w sprawie Żydów w imieniu króla i zapieczętujcie sygnetem, ponieważ pismo króla napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem króla jest nieodwołalne. Przywołano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim i napisano zgodnie z tym wszystkim, co rozkazał Mardocheusz do Żydów i do Satrapów, do namiestników i książąt państw, od Indii aż po Etiopię to jest do 127 państw do każdego państwa jego pismem i do każdego ludu w jego języku oraz do Żydów ich pismem i w ich języku napisano w imieniu króla Aswerusa pisma zapieczętowano sygnetem króla i posłano przez gońców jadących na koniach na wierzchowcach królewskich na źrebcach klaczy ze stadniny królewskiej w pismach Król pozwolił Żydom mieszkającym w poszczególnych miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swego życia, aby mogli wytracić, wymordować i wygubić wszystkich zbrojnych swoich wrogów wśród ludów i państw wraz z ich niemowlętami i kobietami, a także zabrać ich majątek w jednym dniu we wszystkich państwach króla Asferusa, trzynastego dnia dwunastego miesiąca to jest miesiąca adar. Odpis tego listu dotyczącego powyższych wypadków brzmi następująco. Wielki król Artaxerxes przesyła pozdrowienia 127 państwom od Indii aż po Etiopię, zwierzchnikom krain i tym, którzy są z nami jednej myśli. Wielu z tych, którzy przez nadzwyczajną łaskawość dobroczyńców zostali podniesieni do niezwykłej godności, zapragnęło jeszcze czegoś więcej. Usiłują nie tylko źle czynić naszym poddanym, na których szczęście nie mogą patrzeć, lecz przeciw swoim własnym dobroczyńcom knują zdradę. Nie tylko usuwają wdzięczność z pomiędzy ludzi, lecz także rozzuchwaleni pochwałami tych, co nie znają dobra, mniemają, że ujdą karzącej zło sprawiedliwości Boga, który widzi wszystko. Często też namowa przyjaciół, którym powierzono zarząd spraw. Czyniąc tych, którzy sprawują władzę, odpowiedzialnymi za niewinną krew, wikła ich w niepowetowane szkody. W ten sposób, kłamliwym rozumowaniem nieprawości oszukali szczerą życzliwość panujących. Można zaś zauważyć nie tyle w starożytnych kronikach, które ogłosiliśmy, lecz o wiele bardziej patrząc na to, co jest o krok od nas, ile zła dzieje się z powodu zepsucia ludzi niegodnie sprawujących władzę. W przyszłości, zwracając na to uwagę, zapewnimy wszystkim spokojnym ludziom królestwo niezamącone. Przy dokonywaniu zmian narzucających się z oczywistością, będziemy rozsądzać zawsze, kierując się większą łagodnością. Tak to Haman, syn Hammedaty, Macedończyk, co prawda obcy krwi perskiej i bardzo daleki od naszej dobroci, znalazł u nas gościnę i spotkał się do tego stopnia z życzliwością, którą mamy dla całego ludu, że nazywali go ojcem naszym i oddawali mu wszyscy pokłon, bo osiągnął drugie miejsce przy tronie królewskim. Jednak nie ujarzmił rządzy wielkości, ale przemyśliwał nad tym, jakby nas pozbawić panowania i życia. Naszego zaś wybawcę i stałego dobroczyńcę, Mardocheusza, oraz Esterę, wspólniczkę bez skazy we władzy królewskiej, a także cały ich lud, starał się doprowadzić do zguby podstępnymi, dobrze przemyślanymi sposobami. W ten sposób zamierzał on, zaskoczywszy nas w osamotnieniu, przenieść panowanie z Persów na Macedończyków. My jednak stwierdzamy, że Żydzi wydani na zagładę przez tego potrzykroć trzykroć zbrodniczego człowieka, nie są złoczyńcami, lecz rządzą się najbardziej sprawiedliwymi prawami i że są synami najwyższego, żywego Boga, który dobrze kierując zarówno nami, jak też i naszymi przodkami, królestwo nasze najlepiej utwierdza. Dobrze więc zrobicie, jeśli nie będziecie zważać na listy nadesłane przez Hamana, syna Hammedaty, który za to, że się tego dopuścił, zawisł na drzewie u bram Suzy z całym swym domem, albowiem wszechwładny Bóg bezwłocznie wymierzył mu wyrok sprawiedliwy. A odpis tego listu wystawcie wszędzie na widok publiczny, pozwalając Żydom jawnie posługiwać się ich własnymi prawami. Dopomóżcie im, aby tych, którzy ich napadną w chwili ucisku, trzynastego dnia dwunastego miesiąca Adar, mogli odeprzeć w tym samym dniu. Ten bowiem dzień wszechwładny Bóg, zamiast na zagładę ludu wybranego, przeznaczył na jego wesele. Przeto i wy, w liczbie świąt waszych imiennie określonych, obchodźcie ów pamiętny dzień z wszelkimi biesiadami, aby on i teraz, i potem, był dla nas i dla życzliwych Persów, pamiątką wybawienia, a dla spiskujących przeciw nam, przypomnieniem zguby. Każde zaś miasto czy okręg, bez wyjątku, które by tego nie spełniło, będzie wydane w gniewie na pastwę włóczni i ognia, i będzie uważane nie tylko za niedostępne dla ludzi, lecz także za najbardziej wrogie dla zwierząt i ptaków. Odpis pisma został ogłoszony we wszystkich państwach z mocą prawa aby wiadome było wszystkim ludom, że Żydzi będą gotowi na ten dzień do pomsty nad nieprzyjaciółmi. Gońcy konni, gońcy królewscy pędzili śpiesznie, przynaglani rozkazem króla, a dekret króla został ogłoszony na zamku w Suzie. Mardocheusz zaś wyszedł od króla w szacie królewskiej z fioletowej purpury i białego lnu, w wielkiej złotej koronie, w płaszczu z bisioru i szkarłatu, a miasto Suza cieszyło się i weseliło. Dla Żydów nastało światło i wesele, i radość i sława. We wszystkich bez wyjątku państwach i w każdym mieście, dokądkolwiek dotarły słowo króla i jego dekret, nastały dla Żydów radość i wesele, uczty i dzień zabawy. Wielu spośród ludności kraju przechodziło na judaizm, ponieważ padł na nich strach przed Żydami. W trzecim rozdziale listu do Efezjan Święty Paweł wyjaśnia swoje powołanie jako apostoła do pogan, objawiając tajemnicę, że poganie są współdziedzicami obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię, tworząc jedno ciało z Żydami. Apostoł modli się, aby Efezjanie byli umocnieni mocą Ducha Świętego, aby Chrystus zamieszkał w ich sercach przez wiarę, i aby mogli zrozumieć pełnię miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie, aby być napełnieni całą pełnią Bożą. Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, dla Was, Pogan, bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla Was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez ducha świętym jego apostołom i prorokom. To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Jej sługą stałem się z daru łaski Boga udzielonej mi przez działanie Jego potęgi. Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, stwórcy wszech rzeczy. Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna z wierzchnością i władzą na Wyżynach niebieskich, zgodnie z planem wieków, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością przez wiarę w Niego. Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w Was, przez Ducha swego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w Waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani. Wraz ze wszystkimi świętymi, zdołali ogarnąć Duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.